Niszczę je. Może po prostu oddam ten dom wujowi? Mówią, że prawdziwą próbą związku jest wspólna podróż. Cóż, wygląda na to, że Amelia i ja przeszliśmy tę próbę śpiewająco. Ostatnie miesiące w Egipcie okazały się prawdziwie niezwykłe. Amelia i Rod dogadują się jak starzy kumple. Wiele razy zdarzyło im się nawet pić i grać w karty do białego rana. Mimo niewątpliwie dobrego wychowania, Amelia radzi sobie w niecywilizowanych warunkach dużo lepiej ode mnie. Znakomicie nawiązuje relacje z lokalną populacją i wykazuje nadzwyczajną empatię. Dzięki niej w moich badaniach doszło nawet do niespodziewanego odkrycia. Udało się jej przekonać handlarza artefaktami ze starej części miasta do sprzedaży wspaniałego i dość niezwykłego tybetańskiego zwoju. Z tego, co byłem w stanie odczytać, wynika, że zawiera on opis jakiegoś rytuału zapewniającego nieśmiertelność. Nie dziwię się, że poprosiłby za niego wyszła, jak tylko zobaczył, co się święci. Amelio, wiem, że ostatnio dochodziło między nami do nieporozumień. Próbowałem wyzbyć się uprzedzeń co do twojego związku z Richardem, jednak nie mogę...